Kończymy już pobyt na wyspie Kotao. Właśnie czekamy tutaj z walizkami na ten samochód, na transfer, który nas zawiezie do portu. I niedługo mamy statek, jedziemy dalej. Wybieramy się teraz na Aonang, to jest niedaleko Krabi. Także zapraszamy do oglądania, jak to tam wszystko wygląda. Stoimy w kolejce, żeby wziąć bilet na prom. Ogólnie kolejka jest bardzo duża. Nie wiem, czy my zdążymy. Mamy jeszcze 30 minut do promu, a kolejka jest na jakieś, nie wiem, 200 osób. Czekamy. To jest właśnie kolejka. Ona jeszcze zakręca dalej. Także wszyscy czekają na prom. Trochę postaliśmy, ale już jesteśmy. Jest dużo ludzi. Już siedzimy na statku, jest naprawdę bardzo dużo ludzi i zaraz wyruszamy. Po drodze miniemy wszystkie wyspy, czyli Koh Phangan, Koh Samui, a później dojeżdżamy do portu i tam wsiadamy w busa i jedziemy busem do Aonang. Dopływamy powoli do portu w Surat Thani, zaraz wsiadamy w autobus, jedziemy do Krabi, a później do Aonang. Jesteśmy już w Aonang, niedaleko Krabi, Tajlandia. Przyjechaliśmy wczoraj, zatrzymaliśmy się w hotelu Timber House Hotels, jest bardzo fajnie. Zapraszam Was do oglądania naszego odcinka, w którym będziemy tutaj sobie spacerować po Aonangu, zobaczymy jak wygląda plaża i ogólnie co tutaj można ciekawego robić. Tu jesteśmy na jednym z night marketów. W Aonang na pewno znajdują się dwa i to jest jeden z nich. Już pani robi, widzę, zobacz, jeden już zrobiony. Tylko właśnie... Pokaż, co tam w tym omlecie się kryje. Z dzieciństwa? No. Co tam się kryje w tym omlecie? Pattaj się kryje. Pattaj się kryje. Smak przed 6 lat. No nieźle. Co dobre? Tego chyba nie... Dobre. Nie, tego nie może. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał oraz zostawicie łapkę w górę. Cześć! Tutaj wychodzimy z naszego hotelu. Od razu jest taka ulica całkiem bardzo uczęszczana, taki główna chyba nawet jakaś. Jest deptak szeroki, także też fajnie się tędy chodzi. Pełno właśnie wycieczek czy kantor nawet. O, tutaj można sobie jakieś happy cookies kupić za 200 batów. Idziemy dalej. No to widzisz. Tu już można sobie kupić od razu jakieś roti, coś zjeść dobrego, kokosa sobie wypić. Mango sticky rice było, kokosowe lody. O, lody kokosowe, tak, mango sticky rice. O, tutaj mamy taki most, idziemy nim, fajnie. Fajnie to musi w nocy też wyglądać, są światełka pozawieszane. Rzeka, zobacz. O, rzeka jakaś płynie. Rzeka ścieków. No, rzeka ścieków, niezbyt ładnie pachnie. Jest tak ładnie zielono, też jak jechaliśmy z tego Krabi, to bardzo ładne krajobrazy z Krabi do Aonangu jechaliśmy busem. O, tu już Seven. 7-Eleven od razu jest. Mapę? A to jest może? Czekaj. Siapteka. No dobra. O, tutaj jakieś też jedzonko hinduskie nawet. O, tutaj już po drugiej stronie pełno jakichś restauracji. Proszę, i w tamtą, tylko jak mapa pokazuje. Dobrze. Tata!
O, jakie sowy tu jest. Co tu jest? Sri Suksant. Sri Suksant. No, ciekawe, nie widziałam tego na Agodzie, ani na o, Kids Club jest. Restauracja. Też fajnie wygląda. Ani na Bookingu, ani na Agodzie tego nie widziałam. Rezerwując noclegi, głównie używam Agody. Porównuję sobie często, jak to wygląda na Bookingu, jak już chcę coś zarezerwować. Faktycznie na Agodzie jest dużo taniej. Znaczy dużo, no nie dużo, zazwyczaj. Albo kilkadziesiąt złotych, jakieś 20, albo czasami 100 jest taniej na przykład na Agodzie. Więc zawsze rezerwujemy na Agodzie do tej pory tutaj. Przeszliśmy na drugą stronę, żeby dojść sobie tutaj do morza. Będziemy szli teraz do ptakiem pod stronę morza. O, tu już idziemy przy morzu. Dzisiaj jest takie chmurki są, za bardzo nie ma słoneczka, wieje wiaterek. Za bardzo słońca, ale ogólnie jest tu bardzo ładnie. Ja się naczytałam, że tu jest tak strasznie, strasznie brzydko. No, może nie jest idealnie, ale jest naprawdę fajnie. No, mi się podoba. Tutaj sobie idziemy. Tutaj są takie przy tym falochronie takie niezbyt ładne, jakaś siatka czy coś. No, ale jest całkiem szeroka. Może teraz jest odpływ? Plaża. Pewnie jakby było słońce, to byłoby o wiele, wiele lepiej. Dzisiaj też jest spory wiatr. A po drugiej stronie są sklepy, bary, tatuaże. Także no ogólnie miasto. Tutaj mamy pomnik jakiejś wielkiej muszli. Tu też jakiś hotel z wielką zjeżdżalnią, ale nie działa. Przechodzimy z powrotem. Chodź teraz. Tu zaraz będzie night market. Oczywiście zamknięty pewnie o tej porze. O, zobaczcie jaki krab. Zrobiony, metalowy. Tutaj już ten night market się zaczyna. Wszystko jest pozamykane jeszcze, bo jest godzina, nie wiem, 13. A, od 16 jest night market. Okej. Okay. Taki duży tutaj jest. Wracamy już do naszego hotelu. Posiedzimy sobie pewnie trochę nad basenem. Zatrzymaliśmy się jeszcze na szejki. Jakiego masz szejka? Mango banana. No. Ja już nie umiem się powstrzymywać przed tymi szejkami tu. No, owocowymi. Są pyszne. Ja mam banan marakuja. Tak, taki szejk już tam, nie wiem, 7-8 zł. To między 5 a 8 powiedzmy, nie? Jak się dwa owoce weźmie, to przeważnie bardziej 7-8. No ale po prostu to jest pyszne, takie duże. No, świeżutkie, no. Widzimy jak pani to robi. One tam trochę dosładzają, bo tam albo takie syropy leją słodkie, albo taką wodę mają jakąś słodką, nie wiem co tam jest. Więc no... podkręcają smak. Nie jest to idealnie, tylko sam.
Dzisiaj kolejny dzień, idziemy na plażę, poplażować troszeczkę. Idziemy teraz w drugą plażę, bo tutaj w Aonangu są dwie plaże. Jedna jest w stronę portu, później jest taki góra, półwysep, coś takiego. Tak jakby taki dżungla mini. My mieszkamy właśnie mniej więcej jak jest ta dżungla, to takie połączenie tych plaż. I teraz jak pójdziemy w drugą stronę, czyli w lewo jakby, no to dojdziemy na drugą plażę. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Czesiek był już na spacerze i mówił, że jest ładniejsza. Zaraz się przekonamy. Tutaj mijamy nocny bazar, który jest otwarty od godziny 17, ale niektóre budki są cały czas otwarte. O, tak jak tu widać, że jakieś owocowe szejki, tu coś tam robią do jedzonka. Tutaj kawałek dalej też jest jakaś restauracja. Jak ktoś nie chce jeść na night markecie, to dalej są właśnie normalne restauracje. Tu jest sporo też takich hinduskich kuchni. O, to też są takie samochodziki. Czesio, jak to Czesio idzie z mapą i nas tutaj nawiguje. O, tam jakaś ciuchcia zatyka. Ciuchcia ładna tam jest. Widzisz? O, tu jest ten Krabi Resort. To było fajne. Widziałam to na Agodzie. Prawie to zarezerwowaliśmy, ale nie było łóżka z podwójnym. Tak, tutaj nie było pokoju z dwoma łóżkami. A jak zapytałam, czy nam dostawią... Poczekaj. A jak zapytałam, czy nam dostawią łóżko, to 1000 batów za noc. Więc wyszłoby strasznie drogo, więc olaliśmy. Znaczy ja olałam. Ale fajne to. To jest właśnie na tym takim połączeniu tych plaż jest ten Krabi Resort. Jest, będzie jakaś walka. O, to chodźmy. Będzie jakaś walka dzisiaj. I jeżdżą takim samochodem i reklamują. Można wsiąść i zawiozą pewnie na te walki Muay Thai. I niemiecka flaga tam powiewa? Co? Niemiecka flaga tam powiem. To jakiś Niemiec walczy. A, chodź. Dobra, chodź, musimy przejść, patrzcie. O, ja też już widzę morze, ale musimy ulicę, teraz przejść przez ulicę. Stójcie. Jadą samochody. My idziemy do 7-Eleven kupić sobie jakąś wodę kokosową do picia. A, idziemy do 7-Eleven. Kupimy sobie jakieś picie. Co tu mamy? O, Maya Bay. To jest Fifi Don. Chodź, idziemy. No. Tam jest zimno, może ty nie chodź, ja sama kupię. No to chodź. O, tu też jest fajne, że można kupić sobie bułeczki. Dobra, my szukamy picia. Woda kokosowa. Czesio, szukaj wody kokosowej. A tu już mamy morze, sporo łódek. Stąd można właśnie na Torreilay odpłynąć, to jest tam gdzieś za tą skałą. No ładnie to wygląda wszystko. Thank you.
jesteśmy już na plaży, dotarliśmy, także trochę sobie tutaj na pewno poplażujemy. Jest sporo tych łódek za nami. Szybko odpływają. Szybko odpływają, tak, bo ludzie płyną na Rayleigh. Ile z 10 mu się płynie i wracają za chwilkę. No tu za nami jest pełno tych łódek. Ogólnie teraz jest spory przypływ. Podobno ta woda później jest daleko, daleko. Także czekamy na to trochę. Jest gdzieś 12:30, zaczyna się odpływ, bo tak to już nawet wózek musieliśmy tak wysoko postawić, bo nam zalewało i wszystko wpadało do wody. Ale już się zaczyna odpływ, także wody będzie coraz mniej. Łódki pływają cały czas. Jest cały czas piękne słoneczko, także fajnie to wszystko wygląda. Te łódki robią duże fale. No, także woda się będzie cofała coraz bardziej. Odpływ już jest całkiem spory, jest około 13:00. Dzisiaj jemy obiad na plaży, bo dzieci ciężko wyciągnąć. Najpierw ciężko wyciągnąć na plaży, a później ciężko wyciągnąć z plaży. Przyniosłam pizzę, tu jest jedna pizza, a tu jest druga pizza, margarita dla dzieci. A jak wychodziłaś, to woda była dobra. Tak, tak, woda jest już mocny odpływ. Pizzę kupiłam za 150, dwie za 150, jest happy hours i wszystkie pizze po 150. No, ja wczoraj tak samo happy hours. Prosiłam bardzo, żeby była nieostra, bo wczoraj trafiliśmy na ostrą. Pan zapewniał, że na pewno nie będzie ostra, także oby. Teraz już odpływ jest naprawdę spory, także można wejść głębiej i pokażę Wam z morza, jak wyglądają tutaj te góry, ten cały krajobraz. Jesteśmy teraz nad Morzem Andamańskim. Aonang. Cześć. Siemanko. Siemanko sobie. Pozdrawiamy z upalnej Tajlandii, od której 36 stopni. Trzeba siedzieć w morzu, tutaj tak nie chodzi, bo ma 33 stopnie. No właśnie, morze jest bardzo ciepłe. No, jest po prostu mokre. Tak. Super to wygląda. Jako specjalista od pomiarów temperatury morza, to jest mój rekord życiowy, 33 stopnie. Nawet 33,5 tam przy brzegu mi zmierzył te wody. No, słońce jest mocne. Dla mnie to jest jakiś kosmos. Tak, szczególnie właśnie na górze tego morza, jakby tafli wody, jest bardzo ciepło. Siedzimy sobie na basenie. Odpoczywamy po plaży. Ja pracuję. Czesiek pracuje. I czas na owocową wyżerkę. Tu pokroiłam mango. Tu mamy jeszcze mango. Tu wczoraj na Night Bazarze kupiłam marakuję za 50 batów. I pomelo za 60. Dzięki za oglądanie naszego odcinka. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak Wam się podobało i będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Cześć!